Rok temu plany trochę się pokrzyżowały, było za mało śniegu, narty poszły w odstawkę. Zawodnicy byli zmuszeni pokonać trasę bez nich. Od 13 lat organizujemy biegi. Zwykle są to biegi na nartach, ale w tym roku śniegu jest za mało, w związku z tym jest zorganizowany na nogach. Są miejsca, o których się nie zapomina. Tak jest z Górą Dolewską. To tutaj odbywa się cykl nieprzeciętnych imprez sportowych. Najbliższa 16 lutego. 14 zimowy bieg Sesinów zapowiada się naprawdę śnieżnie, nie to co rok temu. Gdzie indziej śniegu nie ma, nawet 5 km od wysokiej wsi śniegu nie ma, a u nas biegamy na nartach. Wokół Góry Dylewskiej pokrywa śnieżna przekracza 20 cm. To dobre warunki dla fanów biegówek, informuje w jednym z portali internetowych sam organizator biegu Jacek Tracz. Osoby zainteresowane kibicowaniem, a nawet chętne do współzawodnictwa, niezbędne informacje uzyskają w starej szkole w wysokiej wsi lub bezpośrednio u organizatora.